Czy wiesz, że o rodzajach krzyży? Słuchajcie, każdy z nas widział przynajmniej raz w życiu krzyż. Jest to symbol chrześcijaństwa i doskonale zdajemy sobie z tego sprawę. Natomiast nie wiem, czy wiecie, ale jest tych rodzajów krzyży całkiem sporo. I my faktycznie znamy tylko taki zwykły podstawowy krzyż, gdzie jest belka pionowa i belka pozioma. Belka pionowa jest większa, pozioma jest krótsza. Natomiast dzisiaj chciałbym Wam przedstawić różne jego rodzaje. Ten faktycznie krzyż, o którym mówiłem na samym początku, to jest krzyż łaciński. I on kojarzy się głównie z chrześcijaństwem i z katolicyzmem. Jest symbolem naszej wiary. Ale nie wiem, czy wiecie, że w katolicyzmie oprócz tego, że jest ten krzyż, pojawia się pasyjka, czyli postać Jezusa w agonii, tego, który umiera. I faktycznie tam jest też sporo błędów, bo Jezus jest źle przybity, źle wisi. Ale nie jest ważne, jak wygląda Jezus. Ważne jest, że dla nas jest to tak zwany krucyfiks od słowa kruks, czyli krzyż. Oprócz tego, nie wiem czy wiecie, jest krzyż grecki. I krzyż grecki jest krzyżem dla nas bardzo mało zrozumiałym, bo są to dwie belki, które są równe i są przecięte pod kątem 90 stopni. Zresztą tak jak widzicie na tym zdjęciu. Bardzo często wykorzystywany jest na flagach, ale te dwie belki symbolizują na dobrą sprawę Jezusa, który łączy niebo z ziemią. Ale gdy popatrzymy dalej, znajdziemy krzyż, który jest najbardziej chyba popularny w Ziemi Świętej. Nazywa się on krzyżem Jerozolimy. Popatrzcie na zdjęciu. Jeden duży krzyż i cztery małe krzyże. I jest wiele interpretacji mówiących, dlaczego jest tych pięć krzyży ze sobą związanych. Jedna z nich mówi, że to są cztery rany Jezusa i piąta największa, czyli rana serca. A oprócz tego niektórzy mówią, że to jest czterech ewangelistów, którzy są po boku Jezusa, który umiera na krzyżu. Gdy będziecie w ziemi świętej kiedykolwiek i życzę Wam tego z całego serca, zobaczycie na pewno bardzo dużo krzyży jerozolimskich, bo to jest symbol, że dana świątynia jest chrześcijańska, a nawet katolicka. Gdy pójdziemy dalej, zobaczymy także krzyż patriarchalny. I krzyż patriarchalny ma. Belkę pionową, która jest dłuższa, poziomą, która jest krótsza, ale oprócz tego na górze jest także jedna belka, która oznacza dokładnie winę Jezusa. Inri, tak zwany Jezus Nazareus Rex Judeorum, Jezus Nazarejczyk król żydowski, czyli jego winę. I gdy popatrzymy na krzyż patriarchalny, to on faktycznie wykorzystuje tą górną belkę właśnie po to, aby pokazać o winie Jezusa. Gdy idziemy dalej z tym związanym krzyżem, widzimy na dole, że pojawia się krzyż prawosławny. Ma on do góry belkę, która się nazywa to Inri, a na dole też ma belkę, która jest przekrzywiona. Co to oznacza? Jestem ciekawy, czy byście na to wpadli sami, gdyby nie nauczyciele. Zgadza się, to jest w tym momencie podnóżek, który, na którym Jezus miał oparte stopy. Bo nie ukrywajmy, sam krzyż był narzędziem ogromnej, ogromnej męki. I gdy Rzymianie faktycznie Jezusa przybijali do krzyża, przybijali go tak, żeby jak najdłużej ta męka trwała. Mówi się, że te męki trwały od kilku, nawet do kilkunastu dni, w zależności jak silny był skazaniec. I gdy on opierał swoje nogi e, o tą belkę na dole, którą wykorzystuje krzyż prawosławny, to w tym momencie, gdy je prostował, był w stanie unieść swoją klatkę piersiową i oddychać. Jeżeli nie miał takiej możliwości, to w tym momencie po prostu się dusił. I faktycznie, gdy popatrzymy na krzyż prawosławny, to on jako jeden z nielicznych ma właśnie tą dolną belkę, belkę, która podtrzymywała nogi Jezusa. Ale nie wiem czy wiecie, w herbach, papieskich wykorzystuje się ten rodzaj krzyża, to jest tak zwany krzyż papieski, który ma trzy belki. Wiem, że to dziwnie wygląda. Jest belka długa pionowa, a oprócz tego są trzy belki poziome, które się do góry coraz bardziej zmniejszają. Co to oznacza? Część badaczy mówi wyraźnie, że to jest tak zwana trójwładza papieża, bo przecież papież to jest następca świętego Piotra, głowa kościoła zachodniego i jak wszyscy wiemy, biskup Rzymu. I gdy popatrzymy na tę belkę, na Trzy belki, to okazuje się, że ta trójwładza jest do dnia dzisiejszego tylko kojarzona z papiestwem. Najbardziej popularny krzyż, który nie wiem czy zdajecie sobie sprawę, pojawia się najczęściej w Polsce, to jest Krzyż Świętego Andrzeja. Krzyż Świętego Andrzeja to jest ten, który jest w kształcie litery X, bo właśnie na takim krzyżu umierał Święty Andrzej, a my go kojarzymy właśnie ze znakiem stopu przed torami kolejowymi. Do dnia dzisiejszego. Jest tak, że gdy znajdujemy się przy torach, widzimy ten krzyż, doskonale wiemy, że musimy się zatrzymać. Bardzo popularny krzyż, który kompletnie jest już nieużywany w kościele, to jest krzyż Świętego Piotra, który macie na zdjęciu i zgadza się, większość z was powiedziała, że to jest odwrócony krzyż, krzyż satanistów, ale wcale to nie jest prawda. Dlatego że tak na początku był przedstawiony krzyż Świętego Piotra, bo Święty Piotr jako odwagę poprosił, żeby nie być krzyżowanym tak jak Jezus, tylko właśnie głową w dół. I do dnia dzisiejszego większość chrześcijan mówi wyraźnie, że jeżeli jest krzyż odwrócony, to jest krzyżem św tego Piotra, a nie krzyżem satanistów. Tych krzyży jest jeszcze bardzo, bardzo dużo i mógłbym o nich mówić godzinami. Może się uda, że w jednym z kolejnych odcinków będę o tym mówił. Natomiast zobaczcie, jaki wy macie krzyż w swoim pokoju. Zobaczcie, jakie macie krzyże, które są związane z chrześcijaństwem, które widzicie w swoich parafiach czy w przydrożnych kapliczkach. Zdziwicie się, jak to jest popularne. Trzymajcie się, mam nadzieję, że będziecie mieli jakieś pytania. Jeżeli jak, jakiekolwiek pojawią, piszcie do nas, na pewno odpowiemy. Trzymajcie się, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.